Siemaneczko, siemaneczko, popatrzcie moi mili, co tutaj jest. Nabyłem praleczkę. No nie mała jest, nie mała. Spodziewałem się, że to będzie gdzieś takiej wielkości bańki 5-litrowej, a ja powiem, że to taki hebel. To ma wysokości może z 70 cm. Ma miarę, ale nie chce mi się wyciągać. No ma to kawał rozmiaru. Na oko mi się wydaje, że taka pojemność około 40 litrów. W komplecie były woreczki. 5 kolorów, termometr do odpowiedniego trzymania temperatury, bo to jest do bubble hash się robi, nie, z lodem, czyli Secret Icer by Secret Smoke. Mam parę rzeczy od Secret Smoke, bardzo fajne. No i tu mamy chyba piąta, szósta, szósty woreczek, może to jest na ten, na materiał, nie, że nawet się nie przesiewa, tylko żeby trzymać po prostu wszystkie części zielone, taki główny przesiewacz, nie, tego wszystkiego. No, to tak właśnie to wygląda. Otwieramy ją tak, zaglądamy tutaj, proszę zobaczyć. Już jest włączona, możemy ją... O, timer. O! Gnojko! A, w jedną stronę i w drugą, popatrzcie moi mili. Jest to najcisze, nawet jakiś tam kurz w ogóle widzę jeszcze w środku, mi się wydaje. Nie wiem, co to jest. Sprawdzimy. Nie, no to wszystko spoko, silniczek cichy, wszystko ładnie pracuje. Timer ma. Tu mamy, że możemy ustawić timer, nie, do 15 minut. Tu mamy, a włączamy tylko, nie wiem, czy jest tu prędkość. A, sprawdzimy to potem, kochani, bo nie mam pojęcia, czy tu jest jakaś regulacja mocy, ale nie widzę nic takiego. Nic, tutaj macie, widzicie, rurkę do nalewania wody. A tu do spuszczania już ta najważniejsza rzecz, która nam tutaj przeleci przez właśnie siteczka. No ładnie to wygląda, ładnie. Zobaczymy instrukcję po hiszpańsku. Widzicie, nalać wody, dodać lodu, wrzucić do mieszania, przelać przez sitko, odcedzić, znowu odcedzić, ściągnąć, pozwolić wyschnąć i tak dalej, i tak dalej. No to będzie rzeź. Po hiszpańsku wiem tyle, co normalnie nic, ale jak to się mówi, do przodu mordeczki kochane, do przodu. A pralka zasuwa, pierze się, pierze.